Witajcie kochani. Dzisiaj wybieram się na metamorfozy, które były organizowane przez Kamajo. To jest centrum urody, że tak powiem. Tak wygląda. Jest to zaproszenie dwuosobowe na metamorfozę. Tam dziewczyny startowały pół roku temu i przechodziły swoją metamorfozę. Dzisiaj na żywo będzie pokazane, jak dziewczyny przeszły tą metamorfozę. Ja teraz nagrywam krótki wstęp. Jestem już pomalowana. Mam nadzieję, że to widać. Włosów jeszcze nie mam zrobionych. Na pewno zauważyliście, że mam nowy kolor włosów. I tak jak mówię, na 18 jesteśmy zaproszone. Kamajo, Nowa Ty, metamorfozy 2014. I stamtąd tutaj macie. Stamtąd postaramy się Wam nagrać parę ujęć. Milagro! Parę ujęć. Więc tak jak mówię, do zobaczenia potem, jakiś strój dnia. I to na razie na tyle wstępu. Na razie, papa! Papa! U siebie też muszę zrobić. Nie się widzę. Ale nie pokazują ty. Chciałam na billboardzie nagrać, ale znaczy na tym tym. Ale nie pokazują już. Dominika Wiśniewska. A teraz ja, Monika Wiśniewska, serdecznie Państwa witam i mam przyjemność poprowadzić dzisiejszy wieczór. Nasz wieczór, wieczór Kamajo i wieczór naszych przyjaciół, partnerów, którzy podczas prawie półrocznej walki z dwoma paniami przemieniali je i czynili je naprawdę pięknymi. Tutaj wszyscy po to, aby zobaczyć, jak Kasia i Ania po półrocznej walce wyglądają właśnie dzisiaj. Ale zanim to wszystko się okaże, zanim wyjdą za tej tajemnej ścianki, bo ja już je widziałam, odbędzie się dużo różnych innych przyjemności. Na początku na pewno będę chciała troszkę opowiedzieć, nie zanudzając Państwa, o tym, dlaczego metamorfozy, co to metamorfozy i kto brał w nich udział. Chciałabym, żebyście Państwo poznali te wszystkie twarze, które uczestniczyły w tym projekcie. Później
myślę, że już wtedy będziecie mogli Państwo poznać pierwszą z naszych finalistek. A po tej przyjemności czeka nas kolejna wizualna przyjemność w postaci pokazu mody i mini recitalu. A następnie po tym zobaczycie Państwo drugą odsłonę Metamorfoz, czyli kolejną naszą finalistkę. To tak pokrótce, żeby Państwo wiedzieli, żeby się Państwo nie nudzili. Naprawdę chciała przemiany i właściwie jednogłośnie wybraliśmy ją do Metamorfoz. To za chwileczkę za mną będą właśnie ukazywały się zdjęcia, jak Kasia wyglądała, z czym do nas przyszła, kim była, bo od dzisiaj jest kimś innym. Może zacznę od tego, że przeczytałam Państwu, co Kasia napisała, zgłaszając się do naszych Metamorfoz. Na imię mam Kasia, mieszkam w Piekarach Śląskich, niebawem kończę 31 lat. No właśnie, wchodzę w ten niby złoty, piękny wiek, a zatem chcę coś zmienić, a najchętniej wszystko. Na co dzień pracuję jako rekruter, wychowuję 7-letnią Kingę. Poza obowiązkami uwielbiam posłuchać dobrej muzyki, spotkać się w fajnym towarzystwie i kocham kino alternatywne. Od kwietnia jestem rozwódką i staram się coś zrobić ze sobą, aby podbudować swoje ja. W nawiasie, dieta, ćwiczenia i być może poznać kogoś miłego. Jednak wyniki nie są już aż tak bardzo powalające. Uczestnictwo w tym programie to jak gwiazdka z nieba. Coś, co chcę zrobić tylko dla mnie, ona się tam śmieje. I wynagrodzi mi ostatni okres w moim życiu. Kasiu, nie chichocz, bo to nie było śmieszne. To, co tutaj napisałaś. Mam nadzieję, że się spotkamy. Jestem gotowa na pot, płacz, zmiany. Ogólnie metamorfozę mnie całej, nie tylko na zewnątrz. W załączeniu przesyłam moje fotki. Fotek nie mamy, ale mniej więcej Państwo widzicie, jak Kasia wyglądała przed swoją zmianą, co się działo, Małgosia wszyscy poznają. Jest to filmik złożony z fragmentów różnych zabiegów, które robiliśmy, aby uzyskać nową Kasię, tak bym mogła to nazwać. Jak skończymy oglądać te zdjęcia, podejdę do osób, które Kasią się zajmowały, aby Państwo wiedzieli, co zrobiliśmy, dlaczego, co chcieliśmy uzyskać i zaraz po tym zobaczymy, czy nam to wyszło. To nasza pani doktor, to pani właśnie, której nie było, z lekarza, która uciekła, Bogusia malująca i dziewczyny zadowolone. Słyszycie te śmiechy i chichoty Kasi za ścianki? Tak, tak wygląda. Jakżeż ty wyglądasz? Zapraszamy, nie zabij się! Oto Kasia Wisto, jej nowe wydanie. Prosimy o muzykę, aby Kasia mogła się przedpakierować wzdłuż nasze wolne, wolne. Pokaż się, Kasia. Bardzo dobrze. Thank you.
I'm sorry.
Ania Stępnik, która pojawiła się u nas właściwie na sam koniec. Kiedy już skończył się casting, Ania przybiegła do nas zrozpaczona, że nie zdążyła o czasie, czy my jeszcze, czy my jeszcze, czy my jeszcze. No oczywiście my jeszcze, przesłuchaliśmy ją, obejrzeliśmy od stóp do głów i zdecydowaliśmy, że to właśnie ona będzie naszą drugą finalistką. Tutaj zaraz za mną, a już właściwie pojawiają się jej postaci, czyli Ania przed. Za chwilkę na krótkim filmiku i montażu ze zdjęć zobaczymy. Teraz nas olśni w swojej nowej odsłonie. Ania Stępnik, proszę. Zapraszam, kochani, od moich dziewczyn przez Kolę, Beatę, Małgosię, Fit Catering, wszystkich naszych tutaj przyjaciół, wszyscy, którzy chcą zrobić zdjęcia tej grupie wsparcia, to bardzo proszę, Adrian, Janusz, kroczą tutaj do nas, Kasiu, wszyscy jesteśmy. Ja dalej będę mówiła, bardzo lubię mówić, w związku z czym jeszcze raz dziękuję, dziękuję, dziękuję. Zapraszam wszystkie wasze znajome, siostry, matki, braci, kusenów, kusynki do przemian. Zgłaszajcie się przez cały rok. Może nas wybierzemy i może wszyscy będziemy piękni, na zawsze szczęśliwi, zdrowi, jędrni i własni. Zawsze czuwa, przyszedł i objął mnie i śmiech powiedział: nagroda od Kanmaju, zapomniałaś. Więc chciałam powiedzieć, że nasze panie jeszcze i Kasia Jania otrzymują seryjne zabiegi depilacji na salonie, które nie zdążyliśmy jeszcze wykonać. Wybranego miejsca, nie będę o nim wspominała. Także to jeszcze dla was. Przypominam jeszcze o fotosesji Kasi Niemiec. I po prostu, bądźcie szczęśliwi, bądźcie piękni. Do zobaczenia za rok, metamorfoza.